Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na Titled Tuesday. Titled Tuesday zmieniło godziny gry, turniejów, jest o godzinie 17 we wtorek, a drugie Titled Tuesday jest o 23. Ja będę rozgrywał tylko te wcześniejsze zawody, także zapraszam. Gramy 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika, tu się nic nie zmieniło. Bodmer MD, dzięki, cześć, dzięki. Jak forma, wariacie? Pytasz, nie wiem, no sprawdzimy, jak to będzie wszystko wyglądało. Wiem, że dużo Polaków gra Titled Tuesday. Tak, patrzę tutaj na transmisji, dobra, no to lecimy, co? Zobaczymy, z kim w pierwszej rundzie zagramy, 40 sekund do rozpoczęcia. Sprawdzimy, Szparu też gra? Możliwe. Szparu mocny jest. Szparu jest bardzo dobrym zawodnikiem. Młody, ambitny, przeokrutnie ambitny, no i silny, bardzo silny, coraz silniejszy. Jego rekord to 8 na 11. No, mój niestety 7 na 11, więc jeszcze mi trochę brakuje, ale wszystko do zrobienia, kwestia prób. Jakby takie Titled Tuesday było codziennie, to może by się już dawno udało. Statystycznie powinno. Mi się wydaje. Lecimy. Pierwsza runda. Ła, Fischer Kasparow. Polski w ogóle zawodnik. O co chodzi? Znaczy, sprawdźmy, co to jest. No nie wiem. Ale Fischer Kasparow. No dobra. E4. Zagrajmy sobie G6. No oczywiście będę celował 7,5. 7,5 jest takim małym celem, ambitnym. Dwa pionki sobie atakujemy, zobaczymy, co tutaj zawodnik zagra nam w tym momencie. Czyżby lekkie zaskoczenie? No to co, atakujemy tutaj, jednego z tych piona, z pionków weźmiemy, potem zaplanuję skoczek F6, no i tyle. Ok, no to pionka na C5 trzeba wziąć, dobra. No i ruszamy. Wieża chce zagrać na B5. Wracamy hetmanem, żeby zagrać na C7. Może to jest dobre posunięcie, może nie. Ale postaram się grać w taki sposób, żeby żeby zauważać krótkowzroczne ruchy. Niespecjalnie kombinować, no myślę, że to będzie dobry sposób. D6, pilnujemy pola E5. Dobra, tutaj sobie zagrał. Okej, wrócimy. Bo teraz mogę zaplanować tak i tak. No dobra, gramy A6. Chodzi mi po głowie nawet wybicie pionkiem, D5, tutaj, różnobarwne. Pójdę na to, dobra, w sumie nie powinienem, ale chyba na to pójdę. Jakoś mi się to podoba, F4 mnie tak troszeczkę zachęciło do tego, żeby pójść na ten wariant. Jak zagra tutaj, ja skoczkiem wlezę sobie na E4 i poświęcę piona za różnobarwne. Tak trochę intuicyjnie, nie wiem czy do końca dobrze, ale wydaje mi się, że może to działać. Tu koniec się teraz, mam nadzieję, rozegra. O, witam cię, Smok.
Tak, dawno się nie widzieliśmy, to prawda. Zrobiłem sobie trochę przerwy od tego grania, bo już po prostu czacha dymiła. Okej, chociaż tutaj goniec i tutaj było też dobre zagranie. No i co, jak teraz zrobię taki ruch? Mogę? Mogę. Jeszcze wieża tak stanęła. Okej. Wymiana hetmanów może nastąpić. Raczej to może nastąpić, dobra. Aha, zaraz, przecież ja biorę teraz tutaj. Przeciwnik oddał mi jakość. E6, spróbuję teraz tutaj przytrzymać. No teraz trzeba mądrze pograć, żeby nie dać przeciwnikowi żadnej kontry. Tutaj na wieżę się będziemy nastawiać. Hetman na D5 znajdzie dobrą placówkę i teraz trzeba uruchomić wieżę. Tak, on będzie próbował mi tam jakieś maty wciskać. Jednego szacha mogę dać. Okej, zaatakujmy gońca. Wieża C8 również istnieje, aby zagrać wieża na C2. Tutaj, żeby nie było wiecznych szachów, to jest też dosyć istotne. Ale myślę, że tak trzeba, można. Zawsze hetman D8 jeszcze mam. No tak, on tu próbuje otwierać grę, to jest zrozumiała decyzja. Ale chyba wieża dobrze kontroluje, zawsze mogę tego gońca poświęcić. No zaraz tutaj zagram i potem tutaj grożę. Więc gramy, mata nie ma. Chyba jest po zawodach. Wieżę mogę wziąć, albo zagrać wieżą na C1, jak król zajdzie na przykład na G1. Okej. No to mamy punkt. Dobra, lecimy dalej. Uzbekistan. Jakiś mistrz międzynarodowy. Lecimy. Gambit hetmański. Ostatnio napatrzyłem się na gambit hetmański u Mamedjarowa. Po prostu to jest człowiek, orkiestra, niesamowicie. Potrafi fajnie grać w szachy. Ostro. Kiedyś miałem lepszy ranking i brzuch. Wszystko się zgadza. Wszystko kiedyś było lepsze. Ładniejsze, młodsze, zgadza się. Spokojnie. Wrócimy, Krzysztof. Dobra, więc D3 z planem ruszady. Czyli tak spokojnie, postaram się tak może nie murować, ale też tak grać. Tutaj spróbuję wybić, żeby tam uderzyć potem. Dobra, on tak będzie próbował. To jest więcej niż pewne. Zaczniemy. Okej, długoż. Czy skoczek wleci? Pewnie wleci. Jakąś konterkę muszę spróbować strzelić na tej stronie. Nie ma wyjścia, tylko ciężko to będzie nazwać konterką. On stoi świetnie z tym skoczkiem. Wręcz rewelacyjnie. Okej, no idę na C5, nawet się nie zastanawiam. Tutaj się nie ma nad czym zastanawiać. Taki ruch jeszcze mi chodzi po głowie.
Zagrajmy tak, żeby przestawić gońca. Czasami jak zagram gońcem tutaj, skoczkiem wejdę na E5, to ten goniec może mi się rozegrać ze stratą piona, ale to może dobrze to wyjdzie, mam nadzieję. Na jego miejscu już bym dawno jakieś G5 próbował grać. Trzaskać na H2. Przeciwnik myśli. No właśnie. Posłuchał. No gram H3. Wrócił. Gram tutaj. Dobra. I teraz może uderzyć, nie? Ale teraz może będę wtedy miał czas, żeby tu zagrać na E5. Bo teraz już skoczkiem na E5 będę chciał grać. Tutaj będzie mi chciał uderzyć. Dobra. Skoczek E5. Oddajemy pionka, żeby ustawić gońca. Tu nie może, bo tu dostanie strzała. A jak nie zbije mi skoczka, to ja ustawię sobie gońca tu i będę mocno pilnował tego skoczka wtedy. I potem F3 jeszcze zaplanuję. No właśnie, pionek H2 by mi ładnie pilnował pole G3. Ale zawsze jest coś za coś. Tak. Pełna zgoda. Taki ruch mi chodzi po głowie. Dobra, F3. Trochę ryzykowne posunięcie, uważam, bo tam B6, no ale to już zadyma się zaczyna robić. Nie wiem w sumie, jak tu reagować. Za mało czasu jak dla mnie, żeby to dokładnie wszystko policzyć. Na pewno zagra skoczkiem tutaj, ja będę musiał wieżą i tutaj mi zagra B6, tak będzie. I ten pionek mi poleci. Więc też nie wiem, jak to się może ułożyć dalej. No B6 będzie tak, bo to już dawno bym tak grał. No wiem, że oddaję pionkę, jestem tego świadomy. Pionek mniej, no tak, i zaczyna mnie bombardować. Czas się kończy, co? Tutaj nic nie podstawiam, chyba jeszcze nie. Tu się przerzucę skoczkiem. Trzeba szybko grać. Oj, goniec. I tam gdzieś odfruwa. Zaraz skoczkiem mogę go bronić przecież. On ma 8 sekund, właśnie. Czas tu odgrywa ważną rolę teraz. A czym zbić? Skoczkiem zbiję. I tutaj oddaję pionka. Dobra, tego nie widział. Hop, następny. Ups. Co dalej, Krzysztof? 12 sekund masz. O rety, dobra, tutaj. Kurczę, ten goniec. Dobra, tutaj mogę gońcem za chwilę zagrać. Trzeba przyspieszyć. Pionka oddaję.
Aj, oddanie plamka niestety. Czy tu wpuszczą? Oj, no i się porobiło. No, to tak właśnie jest jak... O, jeszcze szygonca podstawiłem. Kurczę, szkoda. Szkoda mi tej partii, bo fajnie było. No, przegrałem i gram z arcymistrzem? Cudowna wiadomość. Aleksander Zubow, no przepiekielnie mocny zawodnik, słuchajcie. Z deszczu pod rynnę tym razem, no widać, że... dobra, no to trzeba się cieszyć chyba, nie? Z tak silnym zawodnikiem gram. Gramy królewsko-indyjską. Zobaczymy jaki wariant. Będzie tak. F6. Skoczek. Hop. Nieco intuicyjnie gram tę pozycję, muszę się przyznać. Szybki jest ten arcymistrz. Czy on zrobi krótką? Nie ma się też co na niego rzucać mocno, ale bardzo silny arcymistrz. No idziemy H5, tak żeby tutaj gońca wstawić. Tak, jest bardzo szybki, to prawda. Ale B4, mój skoczek nie będzie miał wtedy życia. Dał szansę. Gramy tak. Zobaczcie, z arcymistrzem jest gra. Jest soczysta gra mimo wszystko, ale szybki jest skubany. To mnie trochę martwi. Tutaj grożę teraz takim ruchem, więc on raczej musi zagrać B4 albo B3. No właśnie. I lecimy skoczek A4. Skoczek na szczęście znalazł tutaj trochę oddechu, mam nadzieję. Dobra. Tutaj będzie planował. Musimy uderzyć poprzez ruch F5 chyba. Czasami tak jakieś pułapeczki może będą działały. Ale właśnie. No to co, lecimy hetman G5. Czy tak? Lecimy H4. A tutaj będę męczył. Może H3 po prostu. Czego by nie? No tak, ten ruch jest. Tak, ten ruch jest. Szybki jest. Ciężko trochę decyzję podjąć. Wróćmy hetmanem. Bo tutaj goniec działa dobrze. Co to za pozycja jest, Krzysztof? Starał się dorównać mu kroku. Taki ruch jeszcze tam istnieje. Chce mi tutaj wymieniać, no to... Nie tutaj zaorać.
nie jest to proste. No dobra, muszę chyba spić. Tak zagrajmy, żeby tutaj odbić ewentualnie. O tak, idzie ze mną do na końcówkę, chyba lepszą. Dokładnie, to pionek będzie się pchał, nie skoczek jeszcze się pcha. Hop. Spróbujmy jakoś prowizorycznie skontrować, tylko nie wiem, czy to coś da. Możliwe, że nie. Jakiś taki ruch zawsze. To tak można? A wejdźmy tu i tu spróbujemy. Wydaje mi się, że stoję lepiej. Po prostu chcę zagrać tak. No i tutaj idę po pionkę. Goniec E1 jeszcze ma. A to ja skoczkiem jakoś tam mogę próbować. Muszę uważać tutaj na kopnięcia na D6, więc król G7, jak goniec tutaj. Tak, król G7 będzie trzeba grać. Jemu czas się kończy. Mam nadzieję, że to się wszystko poukłada. Czuję małe podniecenie, przyznam się szczerze. Pionka biorę. Biorę pionka, bardzo ważnego. Kolejnego. Dwa piony więcej. I wymiana! Okej. Tutaj będę bronić twardo. Dobra. Tu mogę jeszcze zagrać. Co? Biorę piona. Tu szach. Łapie mi, kurczę. Tak? Licz, Krzysztof, licz. Kurczę, 4 sekundy, no. 2 sekundy. Kurde, sekunda, no cholercia. Muszę nabić czasu, aj! Remis, co? Ale i tak jestem zadowolony. Masakra z takim koksem, nie? Grunt, że było blisko. Kurczę, było blisko wygranej. Kolejny arcymistrz. Lecimy. O kurczę, nie dali mi odpocząć. Ten remis traktuję jak zwycięstwo. No, ale punktów mało. Dobra. E4. Lecimy C5. Kim jest ten arcymistrz? Z ciekawości. Aleksander Szymanow. Nie znam gościa.
Znaczy kojarzę coś tam, kojarzę. Okej. Okay. Dobra, gramy sobie E5. Nie wiem, czy go zaskoczę, czy nie. Niech się boi. Takie trochę hiszpańskie klimaty powstały. Co, mamy pozycję i sobie grajmy w te szachy. Jakieś H6 może się przyda. Lecimy B5. Lecimy A5. Mocno poszedłem i sobie porobiłem trochę słabości. Teraz jak się z tego wyplątać, to jest pytanie. To nie wiem. Zawsze obronimy. Przerzucę skoczka. Teraz. Tak, przerzucę skoczka. No, gość gra normalnie, nie? Walka o pola centralne jest duża. Przerzucę skoczkę, spróbuję jakiejś aktywności. Oła, ale poszedł. Poszedł konkret już. Tak mogę? A spróbuję, niech zagra D5. Nie zagrał, bał się. Jak tu pograć? Jakieś to taktycznie trzeba dobrze tutaj myśleć. To nie tak łatwo. Cóż by tu tutaj zaaplikować? Tam w ogóle na H3 teraz palnę i dam mu mata. Zbiję najpierw tu. I na H3 chyba uderzę, wiecie? Mam ochotę zbić na H3. Chyba trzeba będzie palnąć na H3. Nie ma co czekać. Jak zbiję, to zbije pionka. Tutaj goniec wymieni. Tu się trzyma na A5. Wieża działa. A jak zbije hetmanem, zaraz wchodzę skoczkiem. Albo tym, albo tym. O, i będzie koniec partii. Tak mi się wydaje. Kurczę. Jedziemy z koksami, słuchajcie. Znaczy on nie musi wybić oczywiście, to bicie nawet... chce tego bicia, ale on tego nie zrobi. To tak mu zaaplikuje skoczka na H4 za chwilę. Największym u mnie problemem jest brak czasu. Widziałem jeszcze. Tego już nie. Tutaj zagra skoczkiem. To wiem. Teraz taki ruch mnie interesuje. On mi weźmie wieżę. A ja mu palnę tam. Nie, to nie mogę tak. Nie mogę. Dobra, bronię się dalej. Aha, bo mi teraz tu zagra. Czy to będzie wisiało, czy nie będzie mi to wisiało? Trochę mi się to nie podoba, ale ten koniec też wisi, to jest ważne. To jest właśnie ta...
tak. Tak. I tak. Bronię się, czy się nie bronię? Jak wyszło w pionach? Wszystko jest porówno, nie? Się trochę powymieniało. Szkoda, bo tam ładny atak mógł nastąpić, ale dalej jest, mam nadzieję, nie najgorzej. W tej sytuacji. Okej. Okay. Spróbujmy wymianę tych gońców. To będzie dobra wymiana dla mnie. Aha, on chce wymienić na swoich zasadach. Ma prawo. Skoczka do góry. Oj, goniec D6, tego nie przewidziałem. Chyba podstawiłem coś. Chyba na pewno, bo goniec A6 zagra. Dobra, tak, muszę. A, goniec A6, kurczę. No nie, no szkoda. Zły jestem, bo... No bo co? Wieżę zbiję po prostu. Kurde. Szkoda, no! Znowu szkoda mi tej partii. Teraz jestem zły na siebie. To trzeba poddać, bo jest figura. Mnie nie ma co zbierać. Dobra, mamy FMA. Lecimy. Bez lekceważenia, ale punkty by się przydały. Przydałby mi się ten punkcik, tak? Odbić się przydałby się. Co? B6? Nie no, to gramy E4, jak on gra B6. No i francuskie klimaty. Dobra, nie są to moje klimaty. Kompletnie nie moje klimaty. Jeśli chodzi o te pozycje. Ale będę próbował zepsuć trochę tej krwi. Koniec tutaj. A, chcę mieć matę. Co to w ogóle ma być? No dobra, skoczek na E5 chyba sobie zagram. Z wymianą hetmanów. Co? Tu mi pozwala zbić? Zagrajmy tak. Jak on popełni błąd, bije skoczkiem, to wezmę hetmana. Takiej partii potrzebowałem właśnie. I kolejny arcymistrz, świetnie. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Dużo arcymistrzu dzisiaj, trzeci arcymistrz. No dobra, zepnijmy cztery litery. Please. Gambit Wołżański. Benoni. Będzie H3 i F4 będę sobie planował. Sprytnie. Tak można? Nawet nie zapytał. Czy on coś tu widzi, czego ja nie widzę? Może teraz tutaj w ogóle zagrać. Tak zrobimy. Oddam pionkę, zagram G3. On nie żartował. Kurczę, dobrze zagrał, ja zagrałem słabo. Co arcymistrz, to arcymistrz.
więc to jest potrzebna figura w tych układach, niestety. Wracam do bazy. Nie wypał wyszedł w tych moich komplikacjach. Szybko skoczek hardła chcę zagrać. Bardzo trudno nawet bym powiedział. Dobra. Lecimy wieżą. Kurczę, jeszcze mam mało czasu. On gra tak szybko. Kompletnie mnie rozwalił w tym bicie. Sobie dałem związać skoczka, no coś fantastycznego po prostu. Kurczę blade. No właśnie, bardzo dokładnie zagrał. Nie no, to jest dramat. No. Bardzo słaba partia.
pierwszej partii graliśmy ten wariant. Ten sam. Wygląda dziwnie, no roszady nie zrobię. Zaraz. Co? Dobra, to... Co? Prawda? Tak chcę zagrać. Gońce złapać. No to go łapię. Bierze G6 się to zagrać. Jakiś E5 oczywiście istnieje. Zbiję tu, będzie dobrze. No, ciepło mi, ciepło. Tak, no taki ruch będzie. To wiem. Tutaj... Czy coś lepszego znajdę? No nie znajdę nic lepszego, biję. Tak może zagrać w ogóle. Może zagramy tak faktycznie. Królem zrobię sztuczną roszadę. W ogóle tam jeszcze goniec będzie atakował za chwilę na H3. Ok, schodzimy z ataków. Jeszcze tylko trzeba gońca przestawić. Będzie świetnie. Skupmy się teraz na bezpieczeństwie króla. Wieżę jeszcze trochę trzeba wysunąć. Przy okazji tutaj coś się atakuje. Dobra, król G7. Trzeba uważać na strzały. Tutaj. Ciekawe. Okej, może tak, jak ta wieża coś tu straszy. On zdwoi wieżę, ja będę musiał tutaj obronić. To jest pionek 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6. Pionek więcej. To jest dobrze. No, wieża idzie. Będzie się bronić. Tak, pograłem. Czy ja mogę tutaj zbić? Wydaje mi się, że mogę. O, nie mogę. A tak? Teraz? Działa. W ogóle mat na hajdę grozi, jak hetman wejdzie. Okej. Dobra. I tutaj zamknęliśmy zapędy. Teraz kłopot jest zwierzą. Znaczy, wieża tam się przerzuci oczywiście, ale trzeba zrobić kilka ruchów. Dobra, wieża wraca. Gościa, nie? Grozi ruch F5. Teraz tak w ogóle mogę? Nie za bardzo. Więc zagrajmy jakiś ruch wyczekujący. Może tak zagrajmy. Tak, zagrajmy, spokojnie. Aha, będzie chciał mnie atakować z tamtej strony. Zgoda. Ale to ja biorę wieżę. Cyk i tu. Podstawił. Okej. Okay. Dobra. Marta GM. Nie wygląda mi to na kobietę. Silny mistrz, ale lecimy. Oj, lecimy, słuchajcie. Pewnie, że mam zrobić 2900, jasne, że tak. No znowu to samo, dobra, gram E4. C4 teraz zagram. Okej. Pozycja z takich ciekawych.
pytanie, czy teraz tu mogę. Nie będę się długo nad tym rozwlekał raczej. Zagrajmy normalnie. Aha, bo teraz na F3 może mi palnąć. No może, no to niech zbije, będę miał jakoś więcej zapiona, ale... Jest bardzo kuszące bicie na F3 teraz. No właśnie, zbił. Okej, teraz mogę w ogóle tak zagrać i zbić gońca. Tak zrobimy. Ten goniec był silny. Tak może. Co? Serio? Aha, o tutaj pole F3. Muszę wrócić i bronić. No dobra, nie jest to taka prosta pozycja do realizacji. Muszę jakoś tam pionkiem wyżej. Nie jest taki prosty, ma bardzo silnego skoczka. 6 pionków, on ma 7. Tutaj, tutaj. No to trzeba wybić. Okej. O, do góry. Dobra. O, powrót. Niech będzie powrót. Tu jakiś koniec teraz. Spróbujmy poszaleć tędy. Dobra. Tutaj się będę liczył z tym, że wieżą muszę palnąć skoczka, jak on będzie na D4 w pewnym momencie. Mogę. Jak zbiję tutaj, to na końcu mam hetman E8. Tutaj, ale skoczek D4. A tu mi wisi. Muszę uważać. Thank you.
Raty, raty. Ciężko. O, podstawiłem. Kurczę, podstawiłem. Och, boli. No powinien zbić, no i wygrywa. No boli, no słuchajcie, przegrana z pozycją. Smutne to, nie? No i ktoś mi wykrakał tą kobitkę. No szlak by to. Dobra, gramy z panią. Nie ma sentymentów na szachownicy. Nieważne z kim. No ale Rosjanka wykuta. Wykuta. A. Co ja tutaj biedny żuczek teraz już nie pamiętam jak grać. Tak. Powiem wam, że nie wiem co teraz. Skoczek E5 wydaje się rozsądna. Będę grał jakieś takie, wiecie. Sturki, miksturki. Mocno. Hop. I tu do końca izolaka nie dostanie? Dostanie izolaka. Będziemy grać technicznie. Przynajmniej spróbuję. Izolak niekoniecznie musi być taki słaby. Ale męczy, co? Goni, goni, goni. Dobra, tu chcę wymienić. Dobra, niech będzie tak. Jaki jest plan? Plan jest taki, żeby wstawić tu hetmana. No dobra, próbujemy tak.
Nie podoba mi się to, bo goniec na C3 stanie świetnie, ale goniec tutaj. Aha, jeszcze w ten sposób nawet. Dobra, na górę. Pionki na białych polach, tu spróbujemy coś ugryźć. Presję mam wywrzeć, o ile można nazwać coś to presją, bo nie chcę w puści tam zagrać. A, okej, okay, tak idzie. Muszę wziąć się do błędu. Jedną wieżę wymienię sobie. Tak mam tu. To juniorka chyba jest, co? Juniorka, jest juniorką do końcówki. O, rety, rety, rety. Przyszło mi grać z kobietami. Tu w ogóle strzał grozi. O! Grozi. Ciekawe, czy widzi ten ruch. A nie, bo goniec A3 jeszcze jest. A to ja tak. Ciekawe, co to za pozycja. Niech myśli. Widziała, widziała wszystko. Dobra, przestawiamy wieżę na wolną linię. Prowokujemy do jakiegoś F5. Okej. Tutaj zawsze wieżę mogę zagrać. W jednym grand turnieju dzisiaj. No muszę tak. No, to takie trochę granie, aby grać ruchy. Dobra. Idziemy gdzieś tam aktywności szukamy. Ładnie. Próbuję mnie tutaj obcyganić. Więcej czasu. Ona ma problemy, nie? Bo król słaby. Tak, żeby tu się wydronić. Trzeba zabrać.
No, podstawkę. No dobrze. Okej, okay. Mistrz międzynarodowy, no, wysoki ranking. Lecimy. Z zubowym się uda. O, wariant wymienny. Ojej, jej, jej. Taki ruch kiedyś widziałem. Ciekawe, czy zaskoczyłem przeciwnika. Wiem, że taki ruch istnieje. A co dalej będzie? Nie wiadomo. Co zrobi przeciwnik? Aha, okej, okay, idzie na tę pozycję. To jest jakaś subtelna różnica w tych działaniach, tylko nie pamiętam jaka. Czemu oni idą na takie warianty? Ja tego nie kumam. Takie nieskomplikowane. Co oni chcą? Szybko wygrać, czy co? O Jezus. Wiecie co? No, żal, wiecie, co ściska. Jak tak można podstawiać? No, gość, no, goniec C7, no. O Boże. To jest przykre po prostu. To jest przykre. No, jeszcze będę grał parę gońców, ale wiecie, o co chodzi. Smutny finał. No muszę wziąć piątkę, to jest jakaś tam nadzieja na cokolwiek. Jak można grać wymienny w królewsko-indyjskiej? Pytam się jak. Ja to muszę zobaczyć po prostu, bo... Znaczy ja to widziałem ile razy, tylko wiecie. To jest brak ambicji ze strony białych, uważam. Brak ambicji. To tylko moje zdanie. Zawsze są jakieś tam strategie na grę. Trzeba się z tym godzić, albo grasz w szachy dobrze, albo pierniczysz głupoty. Życie nie wychodzi. W moim wypadku tak teraz jest trochę. A, dobra, ale para gońców tutaj, czuję potencjał w tej parze gońców jeszcze. Mam nadzieję, bo tu jakieś siecie, jakiś szaszek, jakiś goniec na H6. Król kłopociki, tutaj coś, niech myśli. Czuję, że go ogram zaraz. Za te jego wymiany. No tak, mam mniej czasu, ja mogę sobie chwilę pomyśleć. W razie czego, może coś znajdę ciekawego, nie wiem. I gość myśli. Dobra, tu się boi tego ruchu. Okej. Okay. No szacha. Aha, chwila. Trzeba dać szach. Fuf. Może wieżę. Może ja złapię jakoś. Wieżę? Nie, no dobra, dajmy szach. Najpierw. Szacha, teraz mogę tutaj dać szach. Tutaj wieża A1 jeszcze grał i taki nieprzyjemny niestety. Będzie tutaj szach. Oj, to nie był dobry ruch. Chociaż gonię gościa, no co mam nie gonić.
Może rąbnie. Czuję, że może zbić nawet. O. Zaskoczył mnie. No dobra. Znaczy dobra, co ja mogę zrobić? Tak, nagrajmy. Trzymajmy go na związaniu. Koniec broni pionka. Wieża gdzieś tam może spróbować, a będzie mistrzem się to zbić, jasne. Wszystko jasne. Aha, wieża co jeden. Zbił? Dobrze zrobił, bardzo praktycznie zagrał. Jeszcze na tym czasie małym swoim. Wygrać. To jest moje dobre położenie, bo on chce wygrać. A, tu jest szach. Strasznie nieprzyjemny ruch. Szukajmy aktywności teraz. To 5 mam. Mało czasu. O. Mam wygraną. Pozycja wygrana. Mam cię, gościu. Mam cię, gościu! Tak jest! Jest. I to jest taki przykład partii, gdzie miałem wora, praktycznie. Partia brzydka, ale jest punkt. Co to za sprawiedliwość? Powiedzcie mi. Nie wiem. No nie ma arcymistrza w ostatniej rundzie, ale jest cały czas silny mistrz międzynarodowy. No to lecimy. Dobry wieczór, Pawle. No to co, C5 sobie przywalmy teraz. Może E5, cały czas te schematy będziemy sobie tu tłuc na spokojnie. No koniec, cyk. Co? No dobra. Nawet tu mogę zagrać. A zagram tak, na różnobarwne. Co tam będziemy cisnąć na różnobarwne? Tylko pytanie, czy tym nie wybić przypadkiem? Tak, wybiję pionkiem z C, żeby po wolnej linii grać. Ale on, aha, on może nie wybić na D4, on może po prostu odejść hetmanem na D1, dokładnie tak. Dobra, lecimy tym. Się nie uda. Taki ruch jest tutaj teraz. Chyba dobry.
F1, Hetman F1 chyba. To pan, jak ma F5 i lecę, są moje schematy. Skoczek. Okej, okay, no to F5 koniecznie, jasne. Tutaj wybić trzeba raczej. Dobra. To przytrzymamy. Jakiś atak na skoczka. Coś tam będziemy lepić. Może w ogóle tak zagrać. Może tak? No nie, nie mogę wyżej postawić. A spróbujmy tak do góry. Licząc na to, że skoczek zagra na H4 i hetman G4, żeby król już był trochę bliżej. Aj, podstawka, podstawka. Krzysztof z twojej strony. No trudno. Na F5 mi palnie. No właśnie. Podstawiłem. Kurczę. Bieda. To jest przegrana pozycja. Niestety to jest przegrana. Niech już on gra. Tu wystarczy. A nie, nie można zrobić. Jakiś szach. Kwestia, możesz próbować wymieniać, no właśnie. Bieda. Bieda, panie. Ja w ogóle mam 3 piony mniej. Pytanie w to jest. Jakieś sztuczki jeszcze spróbuję, ale to na szybkim czasie musiałoby być. No nie, no to już oczywiście nie zadziała. Za dużo czasu. Dobra, poddajemy. Szkoda. No dobra, 5,5, 50%, dzięki za oglądanie, cóż mogę powiedzieć, nie najlepsze Title Tuesday, ale było ciekawie przynajmniej na początku z tymi arcymistrzami, także tyle w temacie.